Pracodawca, który łamie przepisy prawa pracy lub nie przestrzega zasad BHP i naraża podwładnych na utratę życia lub zdrowia, może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. Aby wyegzekwować takie świadczenie, pracownik musi wystąpić do sądu z pozwem przeciwko pracodawcy. W razie naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zakresie wynagrodzenia, pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wysokość odszkodowania ustala się jako różnicę między wynagrodzeniem, jakie powinien otrzymać pracownik bez naruszania zasady równego traktowania, a wynagrodzeniem rzeczywiście otrzymanym. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu takich umów, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego trwać miała umowa, ale nie więcej niż za 3 miesiące. Pracownik, z którym pracodawca w sposób sprzeczny z prawem pracy rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, może dochodzić zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości szkody, jaką poniósł z tego powodu, zwłaszcza gdy pracodawca przy rozwiązaniu stosunku pracy rażąco naruszył przepisy prawa. Odszkodowania przysługują również w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika na skutek mobbingu w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wbrew regulacjom dotyczącym szczególnej ochrony, np. pracownicy w ciąży lub w czasie zwolnienia lekarskiego, oraz w przypadku poniesienia szkody związanej z niewydaniem w terminie lub wydaniem złego świadectwa pracy. Co ważne, termin przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku pracy wynosi 3 lata. Początek biegu tego przedawnienia liczy się od dnia wymagalności roszczenia. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.